To był długi proces, podczas którego sobie uświadomiłam najpierw, że chcę pomagać, że pomaganie jest moją misją. Dzień dobry, Dominika Kulczyk. Zapraszam na audycję Efekt Domina. Kolejny odcinek radiowego Efektu Domina. Dzisiaj wyprawa do Afryki, Togo, kraj nieduży. Nieduży. Taka właściwie Chorwacja, 5 razy mniejszy niż Polska. Malutki nawet moglibyśmy powiedzieć. Można powiedzieć. Taka stolica ma tylko 1,5 miliona mieszkańców i właściwie jest to kraj, który leżący w strefie klimatu podrównikowego, zbliżonego do monsunowego. Jest o tyle ciekawe też przyrodniczo, że zmienia się klimat z tropikalnego po sawannę, więc mimo tego, że to kraj nieduży, to ten pas w ciekawym miejscu leży, nawet sięga samego wybrzeża. No i w związku z tym ciekawy podróżniczo. Okazuje się rzeczywiście, że mimo urody kraju, to jest to kraj pogrążony w ciemnościach, można by tak to nazwać, bo mniej więcej 70% powierzchni kraju w ogóle nie jest elektryfikowana i nie ma tam po prostu elektryczności i w związku z tym światła. Kraj jednak bardzo słabo rozwinięty, 65% ludności to rolnicy, przemysłem zajmuje się tylko 5% ludności. To świadczy też o poziomie industrializacji kraju. Togo było częścią tak zwanego wybrzeża niewolniczego. I stąd ludzie właśnie bardzo często byli uprowadzani przez handlarzy niewolników w XVI-XVII wieku. Potem Niemcy pojawili się w tamtych terenach i objęli je swoim protektoratem. Na początku I wojny światowej ten Togoland właśnie niemiecki został przyjęty przez Francję, Wielką Brytanię. Część potem tego Togolandu została włączona do Gany. Tak naprawdę dzisiejsze Togo było głównie francuskie i dopiero w 1960 roku zyskało niepodległość. Miejsca, które były koloniami francuskimi, brytyjskimi, znacznie różnią się od siebie, gdy ktoś podróżuje po tych krajach, bo o ile Brytyjczycy próbowali tworzyć zręby państwowości i uczyć, jakby przysposabiać miejscową ludność do pełnienia różnych funkcji społecznych, urzędowych, państwowych, to Francuzi tego nie robili. Francuzi zarządzali krajem tylko przy pomocy swojej własnej kadry, tylko Francuzi byli w to zaangażowani. Nie uczono... Nie zależało im na rozwoju Nie uczono miejscowej ludności, jak żyć w państwie bardziej rozwiniętym, cywilizowanym. Nie uczono postaw obywatelskich, nie uczono, jak funkcjonować w kraju, gdzie jednak takie zręby państwowości porządkują tak sytuację, czy prawnie, czy ekonomicznie. No w związku z tym, kiedy Francuzi opuścili Togo, to szybko zaczęło się tam dziać niedobrze. Nastąpiły konflikty, eskalacja przemocy, łamania praw człowieka i no i właśnie stało się to, co się dzieje niestety w bardzo wielu afrykańskich krajach. Doszło do niepokojów związanych z sukcesją władzy. Nawet w 2005 roku według ONZ w czasie wyborów prezydenckich życie straciło około 500 osób, a 40 tysięcy Togijczyków uciekło wtedy do sąsiednich krajów, więc jest to kraj, który cieszy się niestety złą sławą jako punkt tranzytowy dla Kości Słoniowej, którą kłusownicy dostarczają z innych krajów regionu. Kłusownictwo w ostatnich latach w ogóle wzrosło w Afryce. Słonie są zabijane dla kłów, nosorożce dla rogów, towar następnie jest transportowany do Azji. No i to dobrze nie wpływa ani na bezpieczeństwo, ani na gospodarkę, która jest uzależniona od rolnictwa. Produkuje się kawę, kakao, bawełnę. Mówię, to nie rozwija krajów w takim stopniu, żeby można było mówić o rzeczywistym szybkim rozwoju czy cywilizowaniu. W związku z tym też z tą elektrycznością jest wielki kłopot i tak naprawdę tylko te 30% populacji Togo ma dostęp do elektryczności. W ogóle w samej Afryce 587 milionów ludzi nie ma dostępu do elektryczności. To tak jakby dostępu do prądu pozbawić całe populacje Stanów Zjednoczonych, Rosji, Japonii. To mniej więcej jest właśnie niewyobrażalne, ale prawdziwe, więc w związku z tym te cyfry mniej więcej się nakładają z ubóstwem, bo to też jakieś 70% ludzi w związku z tym żyje w bardzo dużym ubóstwie. Problem elektryczności potwornie wpływa na codzienne funkcjonowanie, bo już nie tylko mówimy o jakiejś tam niewygodzie, ale mówimy na przykład o tym, że nie może działać służba zdrowia, że ludziom nie można właściwie dostarczyć pomocy medycznej, no bo jak pomóc, jeśli w klinice czy w szpitalu nie ma prądu? No nie można używać wtedy urządzeń medycznych, nawet jakby były. Nie można przeprowadzić żadnych bardziej skomplikowanych zabiegów czy operacji. I my dotarliśmy do takiej kliniki, gdzie zamontowaliśmy oświetlenie, posażyliśmy po prostu w lampy. No i podczas naszej wizyty tam, podczas pierwszego przyjazdu,
okazało się, że jedna z kobiet, która zaczęła rodzić wieczorem, rano, już była po wielu godzinach takiej męczarni, bo poród się zaczął, uszły jej wody płodowe, one nie mogą rodzić tego dziecka, więc nawet nie można było zdiagnozować, co się dzieje. Nie było akcji porodowej, tak. No i było sprzętu, nie było USG, żeby w ogóle sprawdzić, czy to dziecko jeszcze żyje. Kobieta miała w oczach po prostu przerażenie, bo to było jej pierwsze dziecko i właściwie tak jakby była na granicy śmierci. A pielęgniarz był bezsilny, bo oprócz tego, że miał lampy naftowe, nawet nie miał elektrycznych lamp, no, praktycznie nie mógł nic zrobić oprócz trzymania ją za rękę. Więc szybko zdecydowaliśmy, że trzeba ją przewieźć do szpitala, gdzie ta elektryczność jest, bo dla niej transport był zorganizowany znowu za kilkanaście godzin na motorynce. Których prawdopodobnie by już nie przeżyła. Pewnie by ich nie przeżyła, no a podróż po wertepach w ogóle jakimś karkołownym pomysłem dla kobiety, która zaczęła rodzić, tak? Zresztą nie wiedzieliśmy w ogóle, czy to dziecko żyje, więc przyznałem, że były to momenty jednego z największych stresów i emocji podczas w ogóle wszystkich podróży efektu domina. Za nie mówiliśmy i chodziło tylko o to, żeby szybko dojechać. W milczeniu pokonywaliśmy do kolejnych kilometry. Szczęśliwie dotarła do szpitala. Badania pokazały, że dziecko żyje. No i udało się uratować dwie istoty ludzkie. Brzmi niesamowicie, bo ile takich kobiet nie dotrze do miejsc, gdzie można nie im pomóc. Tak, ile matek i dzieci jeszcze nienarodzonych umrze. Pielęgniarz mówił, że bardzo wiele sytuacji, kiedy drobne nawet skaleczenie powoduje wielkie potem kłopoty. Albo nawet śmierć, no bo przy lampie naftowej, jeśli ktoś wieczorem do niego się uda, to nie jest w stanie praktycznie nic zrobić. Poza tym brak elektryczności w szpitalach też powoduje, że nie można przetrzymywać bardzo wielu leków, bo można mieć do dyspozycji tylko to, co może stać w upale na półce, tak? Wszystkie inne leki, a większość leków jednak musi być składowana i przechowywana w lodówce. Tak. Po prostu nie może być używane, bo tam nie ma chłodni, no bo nie ma elektryczności, więc jakby koło się zamyka. Ten brak elektryczności oczywiście powoduje też mniejsze uprzemysłowienie kraju, mniejszą możliwość w ogóle prowadzenia jakiejkolwiek przedsiębiorczości, produkcji, warsztatów i tak dalej. Jak tutaj nawet warsztat otworzyć, tak? Jak nie mamy prądu, jak uruchomi się najprostsze maszyny, jeśli nie ma źródła energii. Również dzieci, które chodzą co prawda do szkoły, ta edukacja jest na słabym poziomie, ale jakaś jest. Potem wracając do domu muszą jeszcze pracować w polu. One właściwie mają tylko wieczór na naukę, a wieczorem jest ciemno. Więc to, co może tak pięknie brzmi w czasie, kiedy wiele osób wraca do źródeł i do życia zgodnie z naturą, to ja też bardzo popieram i krzewię, ale jednak mimo wszystko nie chcielibyśmy, żeby nasze życie zamierało w momencie, kiedy słońce zachodzi, tak? Bo przy całej nawet ekologiczności, zieloności, no to dobrze nie być niewolnikiem takich sytuacji, że nie możemy pójść do szpitala, nie możemy nic zrobić, bo jest po prostu czarno i ciemno. A te dzieci mają czas dopiero późnym wieczorem, żeby odrobić lekcje i no nie mogą się uczyć, a chciałyby być ministrami, prezydentami, lekarzami. Chciałyby, tak? Brak elektryczności jest czymś dla nas trochę niewyobrażalnym. Nie ma prądu, to jest kłopot, bo nie chodzi zmywarka, albo nie możemy naładować komórki. A tam na przykład ładowanie komórki jest też czymś strasznie istotnym dla ludności lokalnej, no bo oni się komunikują. Chociaż właśnie w taki sposób, jakby są bliżej cywilizacji, że mogą sobie przekazać jakieś wiadomości, nawet zadzwonić po lekarza, bo rzeczywiście w Afryce bardzo wiele osób używa telefonów komórkowych. Wbrew pozorom, tak. Dlatego zdecydowaliśmy się na taki projekt, który dotyczy elektryfikacji. No, a żeby elektryczność dostarczyć, to trzeba było zbudować kiosk solarny. Z kim zbudowaliście ten kiosk? Kiosk solarny zbudowaliśmy z organizacją Solar Without Borders. Przyznam, że jest to organizacja, to belgijska organizacja, która bardzo mi się podoba w kontekście profilu swojego działania, bo to jest organizacja, która po pierwsze aktywizuje miejscową ludność, zatrudniając pracowników, którzy produkują lampy. Lampy są totalnie recyklingowe, więc bardzo tak odpowiedzialnie produkowane. Produkowane są z oczywiście niektórych komponentów, które są ściągane, kupowane za granicę, ale co najważniejsze, produkują je lokalnie pracownicy, którzy są uczeni tego, jak w związku z tym wykonywać taką pracę, produkcja lamp. Dostają pensję, więc mają poczucie, że normalnie funkcjonują, tak? Że mają jakąś stabilną sytuację też finansową. To im daje też takie poczucie godności, że właściwie nie są tylko beneficjentami, którzy za darmo coś dostają, nie dają im w zamian, ale czują, że zapracowali na te pieniądze i też na te lampy. Te lampy potem są ludziom rozdzielane, ale nie w taki sposób, że kto pierwszy, ten lepszy, tylko przywiązuje się dużą wagę tego, żeby na przykład w jakiejś społeczności wsi każda rodzina miała taką lampę, a nie jedna miała 10, a wiele innych nic. Bo te lampy są rozdawane, ale za to wszyscy, którzy z tych lamp korzystają, muszą płacić za ładowanie tych lamp. To są bardzo, bardzo małe kwoty, to jest właściwie niecały dolar na tydzień.
jaki to ma wpływ na tych ludzi? No, ci ludzie czują znowu, że oni wypracowali jakoś to, że mają elektryczność, oni szanują te lampy i w momencie, kiedy lampa się psuje, a ma wytrzymałość 10 lat założenia, to naprawa tej lampy jest finansowana z tych pieniędzy, które ma organizacja dzięki tym drobnym wpłatom. Mhm. Czyli ta organizacja w pewnym sensie utrzymuje się sama. I to jest genialny model, bo ma miejsce sytuacja, w której nawet sama organizacja nie musi zabiegać o fundraising, o pieniądze, o jakichś sponsorów, tylko ona po prostu wypracowuje pewne pieniądze, które są potem wykorzystywane do produkcji kolejnych lamp, wykorzystywane do naprawy. I właściwie fajnie wiedzieć, że ci ludzie i ta organizacja stają się w pewnym sensie samowystarczalni, tak? Czyli jest mowa o jakimś zysku, ale ten zysk jest natychmiast inwestowany w kolejne lampy i w kolejnych ludzi, tak? Taki kiosk jest jakby konstrukcją, która polega na tym, żeby na czymś, czasem na sklepie, czasem na małym szałasie, zamontować panele solarne. No i oczywiście te panele solarne, a słońca tam wiele, powodują, że zbierana jest energia, która jest przetwarzana na prąd. I ten kiosk jest miejscem, gdzie się po prostu ładuje te lampy. Ładuje się też telefony komórkowe. Fajnie zobaczyć, że miejsce ciemne nagle rozbłyskuje jakimś tam światłem. To naprawdę to strasznie wiele zmienia. To zmienia też poczucie takiej zyskanej kontroli nad własnym życiem poprzez tych ludzi, bo oni mogą wreszcie zdecydować, czy oni w nocy się udadzą do lekarza, bo się coś stało. Mogą zdecydować, czy jeszcze posiedzą przy lampie, pouczą się, poczytają. To jest niewyobrażalne, że właściwie w naszym świecie, w naszych realiach nikt się nie zastanawia nad tym, jak wielkim kłopotem jest brak elektryczności i jak wielkim na koniec błogosławieństwem jest tym z to, że możemy zaświecić światło, tak? Nie żyć po prostu tak dosłownie, też symbolicznie w jakiejś ciemności.